Cześć wszystkim. Dajcie Cześć. znać, czy nas słychać tutaj i widać na czacie najlepiej. A to takie standardowe pytanie na sam początek webinaru. Okej, piszecie, dobra, słychać. Cześć, cześć Tomek, cześć Ania. Cześć, super, super, że jesteście. Dobra, świetnie. Słuchajcie, witajcie na webinarze pod tytułem Content w sklepie internetowym. Jak zacząć? Dzisiaj jest z nami Łukasz Badziak z projektu Stores by CyberFolks. Łukasz specjalizuje się w tworzeniu szeroko rozumianego kontentu właśnie, od treści po grafikę. Jest również marketingowcem oraz zajmuje się działaniami z zakresu PR-u. Cześć Łukasz, dzięki wielkie, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cześć Ada, dziękuję za zaproszenie, bardzo miło tutaj z wami dzisiaj być. Super. Ja nazywam się Adrianna Szłańska i będę moderatorką dzisiejszego spotkania. Łukasz przygotował wystąpienie przede wszystkim dla osób, które planują uruchomienie własnego sklepu lub stawiają pierwsze kroki w świecie copywritingu. Całość spotkania będzie trwała około 45 minut, po czym nastąpi czas na pytania z Waszej strony. Jeżeli będziecie mieli pytania w trakcie webinaru, proszę zapisujcie je tutaj na czacie w prawym dolnym rogu. Ja postaram się je wyłapać i spisać, żeby Łukasz mógł na nie odpowiedzieć po prezentacji. Oczywiście całość webinaru jest nagrywana i będzie dostępna za około tydzień na Waszych skrzynkach e-mail. No a teraz tak naprawdę zostawiam Was z Łukaszem, bo wiem i widziałam prezentację, na pewno dużo z niej wyciągniecie. Łukasz na pewno nie może już się doczekać, żeby przekazać Wam tę wiedzę. Łukasz, żółta scena jest Twoja. Dzięki Ada za zapowiedź. Cześć jeszcze raz. Nazywam się Łukasz Badziak i tak jak Ada powiedziała, pracuję w CyberFolks przy projekcie Stores. To jest taki kreator, który służy do zakładania bardzo szybko, bez wiedzy technicznej, graficznej, sklepu internetowego w modelu SaaS, czyli w modelu subskrypcyjnym, gdzie wszystko klient dostaje po prostu gotowe, przygotowane do konfiguracji i do sprzedaży. Zajmuję się właśnie contentem na potrzeby tego projektu i tak jak tutaj cała filozofia Stores głosi, my też dzielimy się wiedzą z naszymi klientami, z naszymi partnerami, więc też chcieliśmy zagościć tutaj na łamach tego webinaru i pokazać wam to właśnie, jak content w sklepie internetowym funkcjonuje. Jak go tworzyć, jakie są zasady, po co właściwie ten content jest. Więc trochę tak parafrazując już słynne powiedzenie: content is king, to ja bardziej wam pokażę, że content is kingdom, czyli takie królestwo, które właściwie stworzone jest z contentu na poszczególnych stronach internetowych sklepu. I tak jak Ada powiedziała, to będzie takie od początku trochę fundamenty może tego wszystkiego, ale mam nadzieję, że osoby, które już też mają sklepy internetowe, wyciągną z tego coś wartościowego, może będą trochę mogły sobie ulepszyć swoje strony albo zwrócić uwagę na coś, na co wcześniej nie zwracały uwagi. Więc zaczynamy już część tą właściwą. Żebyśmy też dobrze się rozumieli, to takie może proste definicje na początek, co rozumiemy pod poszczególnymi pojęciami. I jeśli chodzi o content, to właśnie to są treści, w tym przede wszystkim teksty, ale też zdjęcia, grafiki, ikony, ilustracje, animacje, wideo i tak dalej, bo tych formatów może być naprawdę wiele. Ale moim zdaniem dużo właśnie opiera się o teksty, bo nawet jeśli tworzymy animacje czy różnego rodzaju wideo, to też przygotowujemy sobie scenariusz, spisujemy to wszystko, więc jeśli chodzi o mnie, to tutaj największą uwagę w tej prezentacji będę poświęcał tekstom. Ale też będziemy mówić o zdjęciach w sklepie internetowym. Sklep internetowy, tutaj chodzi mi o stronę internetową, która umożliwia oczywiście kupowanie i sprzedawanie za pośrednictwem internetu i poszczególne elementy tego sklepu. I też będziemy sobie tutaj omawiać poszczególne podstrony sklepu internetowego, czemu one służą, jaki content tam jest, jaką rolę on pełni. No i właściwie to wszystko, co tworzymy w sklepie internetowym, komunikujemy do otoczenia, czyli dajemy różnego rodzaju informacje, komunikaty do otoczenia, i to jest ta komunikacja marketingowa, która ma pomóc po prostu w sprzedaży w naszym sklepie internetowym. I tutaj chciałem zacząć w ogóle od tego, po co ten content jest tworzony, jakie są jego role i funkcje w sklepie internetowym. I ta podstawowa to jest właściwie funkcja informacyjna, czyli przekazywanie faktów. To dotyczy głównie opisów produktów i tych takich ich
rzeczy podstawowych, czyli rozmiaru, parametrów technicznych, to wszystko, co klienta interesuje pod kątem właśnie danego produktu. Druga funkcja to jest perswazyjna, czyli jak już uda nam się tego klienta zainteresować tym produktem, to ten content ma go skłonić do zakupu, przekonać go, ale też zbijać jego obiekcje, jeśli takie by się mogły pojawić, czy jakieś wątpliwości. I taka kolejna funkcja tego contentu, bo z racji tego, że funkcjonujemy w internecie, to chcielibyśmy, żeby ten nasz sklep internetowy był odnaleziony, chociażby w wyszukiwarce Google, więc ten content też ma rolę taką, aby pozycjonować nasze treści w wyszukiwarce na jak najwyższych pozycjach, aby zapewnić ruch do naszego sklepu internetowego. No i w konsekwencji najważniejsze to jest oczywiście sprzedaż, bo mamy sklep internetowy po to, żeby sprzedawać i to jest właściwie taka wypadkowa tych powyższych funkcji. Jeśli one dobrze zadziałają, to funkcja sprzedażowa też tutaj powinna działać. I tak, jeśli mamy sklep internetowy, no to oczywiście on się opiera na produktach, bo te produkty sprzedajemy i na nim zarabiamy, więc zacznijmy sobie właśnie od umówienia produktów i od opisu produktu, bo to jest podstawowa rzecz, która istnieje w sklepie internetowym i tutaj możecie sobie porównać ten dobry opis produktu jako dobrego handlowca, który pracuje w waszym sklepie i który właśnie informuje, doradza, pomaga wybrać, przekonuje, zbija obiekcje, no i w konsekwencji sprzedaje, też doradza. Sami jak jesteście w sklepach nawet stacjonarnych, to pewnie też doceniacie rolę takiego sprzedawcy, który jest wam w stanie pomóc, doradzić i ostatecznie skłonić was do zakupu danego produktu. Więc też tak na początku chciałbym, żebyście podchodzili do opisu produktu jako takiego sprzedawcy, który w waszym sklepie internetowym pracuje. No i dobrze, jeśli mamy ten dobry opis produktu, co właściwie oznacza ten dobry? Ja sobie trochę zamieniłem ten przymiotnik dobry na skuteczny, czyli taki, który w konsekwencji ma skłonić do kupna w waszym sklepie internetowym. No i żeby on taki był, to on musi być dopasowany do grup odbiorców, musi wykorzystywać język korzyści, język straty, musi być konkretny i zrozumiały, oryginalny i, tak jak wcześniej powiedziałem, zoptymalizowany pod wyszukiwarkę internetową. I teraz chciałbym właśnie te poszczególne elementy rozbić sobie na czynniki pierwsze i je po kolei omówić. Jeśli chodzi o dopasowanie do grupy, to musimy sobie przede wszystkim poznać tych odbiorców, do których chcemy kierować naszą ofertę i dowiedzieć się o nich jak najwięcej, żeby mieć obraz właśnie tego naszego potencjalnego odbiorcy, żeby się z nim skutecznie komunikować. Czyli warto by było sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie potrzeby mają ci nasi potencjalni klienci, z jakimi problemami się borykają, czego się obawiają, co ich motywuje, jakie mają aspiracje, marzenia. No i ostatecznie w jaki sposób te nasze produkty w tym im codziennym życiu mogą pomóc. To jest właśnie istotne, żeby zdawać sobie sprawę z tego, jak możemy komunikować to, jak ten produkt pomaga w życiu naszych potencjalnych odbiorców. Jeśli chodzi o język korzyści, język straty, to język korzyści, krótko mówiąc, polega na tym, aby opisywać korzyści, które daje produkt, a nie same cechy tego produktu. Żeby sobie zrobić takie połączenie, że cecha plus korzyść, która wynika właśnie z tej cechy. I tutaj taki prosty przykład, jeśli mamy lnianą koszulę, to jest to jej właściwość fizyczna, no to ona zapewnia miły chłód podczas gorących letnich dni i to jest korzyść. Więc starajmy się właśnie w tych swoich produktach poszukać takiego połączenia cech plus korzyści, które ona daje i zawsze wychodzić od tej pozycji korzyści, która jest dla danego klienta, no i przedstawiając przy okazji właśnie tą cechę, która jest charakterystyczna dla danego produktu. Natomiast jeśli chodzi o język straty, to są wszystkiego rodzaju takie komunikaty, które mają spowodować w odbiorcy poczucie, że jeżeli nie kupi tego produktu, no to będzie stratny, będzie mógł coś stracić i to są na przykład zastosowanie takiej zasady ograniczoności, czyli na przykład ograniczoności czasowej, że ta cena jest ograniczona w czasie do jakiegoś terminu, czy też specjalna oferta na ostatnie sztuki. To właśnie powoduje takie poczucie straty w odbiorcy i może go skłonić do zakupu w naszym sklepie. Te opisy, które tworzymy, powinny być też konkretne i zrozumiałe i one powinny pomagać naszemu odbiorcy w podjęciu decyzji. Oczywiście nam zależy na tej decyzji, żeby ona była pozytywna, natomiast też czasami warto się też skupić na tym, żeby może nie na siłę przekonywać, ale też, tak jak wcześniej powiedziałem, żeby doradzać i pomagać, czyli jeżeli wiemy, że dany produkt
jest taki, a nie inny, ale mamy inny w swojej ofercie i może będzie właściwszy, to też może warto w tym opisie zawrzeć taką informację, że ten produkt jest na przykład przeznaczony dla takich, a takich odbiorców, ale mamy inny, który też jest w innym miejscu i może być bardziej odpowiedni dla tego odbiorcy. Jeśli chodzi o takie bardziej techniczne rzeczy, to warto te opisy też tworzyć, wykorzystując listy wypunktowane, zwłaszcza jeśli chodzi o takie rzeczy, które możemy po prostu wymienić jedne po drugich, pisać krótkie zdania, bo w internecie bardzo szybko konsumujemy treści i chcemy, żeby to było proste, zrozumiałe, w stronie czynnej najlepiej, bo to też dynamizuje nam ten tekst, używać prostego języka, no i unikać branżowego żargonu, żeby ten tekst po prostu był właśnie zrozumiały. Kolejną taką wskazówką jest to, aby nie kopiować, tylko pisać własne opisy. I tutaj, jeśli chodzi o te rzeczy, no to jakby są dwa takie zagrożenia, czyli po pierwsze kopiowanie to łamanie praw autorskich. Jeżeli skopiujemy taki tekst, przypiszemy sobie autorstwo, no to łamiemy prawo, więc to nie jest okej. Drugie takie zagrożenie to jest duplicate content dla Google, czyli jeżeli ten content skopiujemy od kogoś innego, wkleimy na swoją stronę, no to Google będzie widział, że to jest content, który już raz został użyty i na pewno za jego pomocą nie pozycjonujemy swojej strony wysoko w wyszukiwarce, możemy nawet dostać jakieś kary. A druga część właśnie tej punktu to jest to, że mamy pewne szanse, tworząc własny content. I po pierwsze jest to szansa na stworzenie niepowtarzalnego wizerunku i jakby sprzedanie odbiorcy swojego stylu, swojej komunikacji, bo często właśnie lubimy ludzi za to, w jaki sposób się komunikują i ten styl dla nas pasuje, jest dla nas przyjemny i często właśnie też pod wpływem tego stylu jesteśmy w stanie przystać na jakieś właśnie argumenty tam tej strony. I też tutaj możemy budować relacje z klientem. To też jest pochodna tego właśnie stylu, jaki sobie wypracujemy, jeśli to będzie taki styl właśnie stawiający na relacje, bardzo przyjacielski, taki może luźniejszy, to też takie relacje możemy za pomocą tych takich indywidualnych opisów stworzyć. No i ostatnia rzecz to są właśnie opis produktu, a SEO, czyli optymalizacja pod wyszukiwarki internetowe. No i jak mamy oryginalny opis, to jest nam na pewno dużo łatwiej go wypozycjonować, jeśli tworzymy go też świadomie, uwzględniając frazy kluczowe, to mamy szansę przebić się w wyszukiwarce na wysokie pozycje, a te wysokie pozycje dają nam szansę na bezpłatny i przede wszystkim wartościowy ruch. Dlatego wartościowy, że jeżeli klient szuka czegoś w internecie, to ma konkretną intencję, jeśli ta intencja jest blisko intencji zakupowej albo jest wręcz intencją zakupową i trafi na naszą stronę internetową, to dla nas jest to bardzo wartościowy ruch. I przejdźmy sobie dalej. I żeby tutaj nie być gołosłownym, to chciałem wam pokazać właśnie przykład takiego, moim zdaniem, dobrze stworzonego opisu produktu. To jest strona Moniki Kamińskiej, która sprzedaje ubrania własnej produkcji. I tutaj wyciągnąłem wam z tego właśnie opisu po prawej stronie, jak to wygląda, jeśli chodzi o używanie języka korzyści. I tak jak widzicie, jest dopasowany krój, czyli to jest cecha jakby fizyczna tej sukienki opisywanej. I dalej, że doskonale przylega do ciała i pięknie podkreśla sylwetkę. Więc mamy tą korzyść, która wynika właśnie z tej cechy. Dalej mamy głęboki dekolt w literę V, sprawia, że jest kosząca, czyli jest też tutaj ta korzyść, ale nie jest wyzywająca, więc jednocześnie jest takie trochę zbicie obiekcji, jeżeli dla kogoś mogłaby się wydać właśnie zbyt kusząca, to jest zapewnienie, że nie, że ona nie jest wyzywająca, jest tylko kusząca. Jest dość krótka, więc eksponuje nogi, jest wykonana z dzianiny wełniano-bawełnianej, więc jest wyjątkowo dobrze grzeje. Jest neutralny, ma neutralny beżowy kolor, więc można ją założyć na wiele okazji. Tutaj jeszcze dodatkowo takie korzyści jak pokazanie, z czym można ją zestawić i na jakie okazje można używać. Także jak widzicie, nie są podane tylko suche cechy danej sukienki, tylko jest to połączone z korzyściami, przez pryzmat tych korzyści jest właśnie opisany ten produkt. Więc to jest właśnie taki dobry przykład. I drugą rzecz, która się składa na to, jak klient będzie widział wasz produkt w internecie, to są zdjęcia. I to wynika z tego, że klient, kupując na odległość przez internet, nie może na żywo obejrzeć tego produktu, który sprzedajecie, a jeśli jest to na przykład ubranie czy obuwie, nawet nie może go przymierzyć.
czy dotknąć. I to doświadczenie należy mu skomponować, zrekompensować dobrej jakości zdjęciami, które zamieścicie w swoich sklepach internetowych. I tak jak poprzednio, też chciałbym wam tutaj pokazać kilka cech, które moim zdaniem się składają na to, żeby to zdjęcie w sklepie internetowym było dobre i właściwie po co ono jest i jakie spełnia funkcje. Przede wszystkim przyciąga uwagę i buduje zaufanie, przekazuje informacje o produkcie. Potem możecie się zastanawiać, skąd brać takie zdjęcia do produktów, więc też zaraz opowiem. Powiem też o zaletach posiadania własnych zdjęć produktów, ile tych zdjęć powinno być, aby to była optymalna liczba, o tym, że jakość obrazu ma znaczenie, no i też na koniec odniosę się do tego, jak zdjęcia mogą z kolei pomóc nam w pozycjonowaniu naszej strony w wyszukiwarce internetowej. Więc tak jak poprzednio, mam tutaj kilka takich zakresów, które sobie chciałbym krótko omówić. I ta uwaga i zaufanie to jest właśnie przede wszystkim przyciągnięcie uwagi. Jeśli żyjemy w czasach obrazkowych, to te obrazki są po to, żeby tą naszą uwagę przyciągać i dobrej jakości zdjęcie na pewno taką uwagę przyciągnie. I nie mamy tej fizycznej interakcji między sprzedającym a kupującym, więc może się pojawić zawahanie. Takie zdjęcie dobrze wykonane, no nie jedno, a kilka, też potem powiem ile, może sprawić, że takie zawahanie tutaj zostanie zniwelowane, bo też zdjęcia po prostu tych produktów zmniejszają niepewność i stają się podstawą budowania takiego zaufania. Dodatkowo przekazują dużą wartość informacyjną. Często sami pewnie wiecie, że czasami ciężko jest opisać słowami coś, co można by było pokazać na jednym obrazku, więc ta wartość informacyjna w zdjęciach z produktów jest bardzo duża i należy ją wykorzystywać, bo też czasami też nie wszystko da się opisać słowami lepiej właśnie zastosować zdjęcie czy grafikę, aby to pokazać na przykład istotne szczegóły takiego produktu, które też mogą się przyczynić do decyzji zakupowej klienta. No i teraz właśnie skąd brać te zdjęcia do sklepu internetowego? No i najlepiej byłoby wykonać własnoręcznie albo zlecić to zadanie fotografowi, który zrobi to profesjonalnie. Można oczywiście otrzymać zdjęcia od producenta lub hurtowni, albo też używać zdjęć z banków zdjęć, ale tych dwóch rozwiązań raczej nie polecam. Po pierwsze, jeśli chodzi o zdjęcia od producenta czy hurtowni, to w sytuacji, kiedy nie sprzedajecie własnych produktów, tylko korzystacie z dropshoppingu albo innej formy właśnie sprzedawania produktów nie swoich, no to wiecie doskonale, że wy możecie wykorzystać te zdjęcia, ale 10 czy 20 innych sklepów, które sprzedają te same produkty, dokładnie wykorzystują te same zdjęcia, no i wówczas nie macie szansy się wyróżnić na tle konkurencji i właściwie będzie tutaj decydować tylko cena, jeśli nasz klient będzie miał dostęp do tych wszystkich ofert i będzie mógł sobie je porównać. Z kolei używanie zdjęć z banków, ono jest ok, ale jeśli chodzi o takie bardziej potrzeby zilustrowania tekstu, na przykład artykułu na bloga, czy jakiegoś innego, nie wiem, posta na mediach społecznościowych, natomiast no, nigdy nie znajdziecie zdjęć, które będą idealnie odzwierciedlać wasz produkt, które będą zdjęciem właściwie tego produktu, więc i tak pozostaje nam po prostu wykonanie zdjęcia tego produktu samodzielnie. To jest moim zdaniem najlepsze rozwiązanie, bo ono pozwala właśnie wyróżnić się na tle konkurencji, ale to też fajne, buduje przeświadczenie, że produkt był w twoich rękach i że został sprawdzony, bo skoro go sfotografowałeś, no to właśnie musiałeś go wcześniej dotknąć, mieć w tych rękach i takie przeświadczenie też w głowie odbiorcy się może zbudować i być na plus, jeśli chodzi o jego decyzję zakupową. Jeśli chodzi o SEO, to unikatowe, oryginalne zdjęcia to oczywiście większa szansa na wysokie pozycje w wyszukiwarce, ale też warto mieć na uwadze to, że zdjęcia, które wykonamy w takiej sesji fotograficznej, no one mogą nam posłużyć nie tylko przy kartce produktu i prezentowaniu w sklepie internetowym, ale mogą być wykorzystane właśnie czy to w social mediach, czy w jakichś katalogach drukowanych, w innych reklamach. Także warto sobie zaplanować, gdzie takie zdjęcia, które wykonamy samodzielnie, czy na nasze zlecenia można sobie później wykorzystywać. I trzy jeszcze takie obszary tutaj, to co wcześniej powiedziałem, ile zdjęć należy publikować przy produkcie. Ja dotarłem do takich badań przeprowadzonych przez IBL i Research Labs,
One dotyczyły wprawdzie eBaya, ale wydaje mi się, że też można przenieść na sklepy internetowe. I one bardzo fajnie pokazują, że zwiększenie liczby zdjęć produktu z jednego do dwóch powoduje niemal dwukrotny wzrost współczynnika konwersji. Czyli wystarczy, że zamiast jednego zdjęcia dać dwa zdjęcia i już to jest duża różnica, jeśli chodzi o konwersję w waszym sklepie. Natomiast dalsze dodawanie tych zdjęć aż do sześciu już właściwie nie ma większego wpływu. I taka rekomendowana liczba zdjęć produktu, moim zdaniem, jest taka właśnie między 6 a 8, no od 8 właściwie to już całkowicie nie ma znaczenia, czyli 6-8 zdjęć produktu najlepiej pokazującego go właśnie z różnych stron, pod różnymi kątami, czy też w zastosowaniu, czy w jakiejś stylizacji, to jest taka wystarczająca liczba optymalna do sklepu internetowego. Jeśli chodzi o te zdjęcia, one też muszą być dobrej jakości. I ta jakość naprawdę ma wpływ na podejmowanie decyzji, bo wysokie jakości zdjęcia budują pozytywny wizerunek, niosą za sobą tą dużą ilość informacji, o której mówiliśmy wcześniej, więc dostarczają klientowi tego, czego szuka i pozwalają mu podjąć decyzję zakupową. I oczywiście przyciągają uwagę, a z drugiej strony, jeśli będziecie mieć kiepskiej jakości zdjęcia, to one też mogą negatywnie wpływać na odbiór u waszego potencjalnego klienta i wpłynąć negatywnie z kolei i zniechęcić do zakupu. I zdjęcia też mają duże znaczenie, jeśli chodzi o SEO, głównie przez opisy alt, czyli opisy alternatywne, które dodajecie, wprowadzając zdjęcia do sklepu internetowego. Są to opisy, które pokazują, co na danym zdjęciu jest. I taki opis, na przykład, on się ładuje w momencie, kiedy jest jakiś problem z internetem albo bardzo słaby internet, wówczas całe zdjęcie się nie załaduje i w to miejsce będzie opis alt tego zdjęcia. I poza tym, że on jest wykorzystywany przez roboty Google, przez co ten robot wie, co na tym zdjęciu jest, sugerując się tym opisem alt, więc będzie też tutaj pod te frazy kluczowe, które zawrzecie w tym opisie alt, wyświetlał zdjęcia na przykład w grafice w wyszukiwarce Google, to też zdjęcia z opisami alt zwiększają waszą dostępność waszej strony dla osób z niepełnosprawnościami, zwłaszcza tymi, które mają problemy ze wzrokiem. A one wówczas korzystają z takich programów asystujących i te programy też po prostu czytają te opisy alt w miejscu, kiedy taki obrazek się pojawia i wówczas ta osoba wie, co na tym obrazku się znajduje, mimo że tego obrazka nie widzi. Więc to jest to, jeśli chodzi o zdjęcia w sklepie internetowym. I zdjęcia i opis produktu składają się na kartę produktu, czyli to jest ta najważniejsza strona w sklepie internetowym, ponieważ bezpośrednio z niej rozpoczyna się proces zakupu, czyli dodaj do koszyka i dalej ta ścieżka zakupowa, która prowadzi klienta do finalizacji zakupu. Ale oprócz tego, że mamy te karty produktu, no to nie jest jedyna rzecz, z której składa się sklep internetowy, bo struktura strony sklepu internetowego jest dużo większa. I teraz też chciałbym wam ją tutaj pokrótce omówić i pokazać, jaki content tam się znajduje na tych stronach, jakie pełni rolę i jak go tworzyć. I tutaj właśnie po lewej stronie na żółto zaznaczyłem wam ten element, który omówiliśmy, czyli właściwie karty produktu 1. Ten produkt, oczywiście tych produktów może być tutaj dużo więcej. Jeśli jest ich wystarczająco dużo czy wiele, to można stworzyć kategorię tych produktów. Czyli jeśli tu mamy na przykład, nie wiem, damskie swetry, to tworzymy kategorię swetry damskie. Jeśli do tego mamy męskie, to tworzymy osobną kategorię. I te kategorie też mogą być podzielone na podkategorie i tak dalej, także to drzewko może być naprawdę tutaj bardzo rozwinięte. I ta karta produktu to jest właśnie tylko ten jeden element. Mamy potem stronę kategorii produktu, które też możemy wykorzystać, tworząc tutaj opisy i w ten sposób zwiększać widoczność w wyszukiwarce. No i oczywiście tam taka ogólna strona ze wszystkimi produktami, ale poza takimi stronami produktowymi, no to mamy jeszcze dużo podstron, które w sklepie internetowym wykorzystują. No i oczywiście tam też znajduje się content. I tak jak tutaj widzicie, wymieniłem te główne, które moim zdaniem są istotne i które warto mieć w swoim sklepie internetowym i przygotować odpowiedni content, aby one spełniały swoją rolę. Jest to strona główna, strona o nas, kontakt, metody płatności, czas i koszty dostawy, regulamin sklepu, polityka prywatności, zwroty, reklamacje i oczywiście dla chętnych blog, który jest bardzo fajnym rozwiązaniem też przy sklepie internetowym i pomaga z jednej strony budować eksperckość, a z drugiej strony też ściągać wartościowy ruch na stronę internetową.
I tak po kolei, żebyśmy sobie teraz omówili stronę kategorii produktów, czyli to jest strona, która grupuje produkty, które mają cechę wspólną i możemy je w takim jednym koszyku umieścić. Ona występuje w przypadku właśnie większej liczby produktów różnych, ale łączących właśnie tą cechą wspólną, żebyśmy mogli je zakwalifikować do tej kategorii. Kategorie porządkują ofertę. To też warto o tym wiedzieć, że jeżeli stworzycie sobie kategorię tych produktów, to uporządkujecie też swoją ofertę na stronie sklepu i przez to automatycznie stworzy wam się nawigacja. To jest często używana w sklepach internetowych, tak zwana nawigacja okruszkowa. Ona często występuje u góry nad produktem i wówczas widzicie, w jakim miejscu jesteście. Tutaj podałem taki przykład prosty, takiej nawigacji okruszkowej, że jest strona główna, ona potem prowadzi na kategorię buty, podkategorię bodki i jeszcze jedną podkategorię bodki płaskie. Jesteśmy właśnie w tej podkategorii bodki płaskie i tutaj mamy umieszczony jakiś konkretny produkt. Jeżeli chcielibyśmy zobaczyć więcej produktów z tej kategorii, to zawsze możemy się po tej nawigacji przeklikać i to fajnie powoduje, że ten klient nam nie ucieka ze strony, tylko dalej szuka tych produktów odpowiednich dla niego. I oczywiście strona kategorii to też jest dodatkowe miejsce na opisy pod SEO z wykorzystaniem fraz kluczowych, czyli też kolejna okazja na to, aby ściągnąć wartościowy ruch z wyszukiwarki Google. Kolejna strona, która właściwie wszędzie występuje, no to jest strona główna. I to jest bardzo ważna strona, dlatego że często to jest pierwsza strona, na którą klient trafia na przykład z wyszukiwarki, z jakichś ogólnych fraz. I ona ma za zadanie zbudować zaufanie do sklepu, czyli liczy się tutaj pierwsze wrażenie, ona powoduje to, że klient ma o nas jakieś zdanie po obejrzeniu naszej strony głównej. Dodatkowo jest to też miejsce na prezentację najważniejszych elementów oferty, czyli tutaj na przykład mamy wylistowane kategorie produktów i z tej strony można się bezpośrednio na tę kategorię czy podkategorię przeklikać. Jest to też miejsce, gdzie często znajdują się informacje o promocjach, akcjach specjalnych czy jakichś specjalnych rabatach. To też jest do tego właśnie strona główna. Ona ma za zadanie pozyskiwać ruch z różnych słów kluczowych, głównie właśnie takich bardziej ogólnych, więc też jest takim miejscem, które jest wykorzystywane przy pozycjonowaniu strony internetowej. Jeśli chodzi o pozycjonowanie, to ta strona główna, ona też przekazuje swoją moc pozycjonującą wszystkim linkom, które na tej stronie umieścicie do swojej strony głębiej, czyli tym linkom wewnętrznym, czyli jeśli wylistujecie sobie na przykład te kategorie produktów w swoim sklepie internetowym, to ta strona przekaże tą moc tym kategoriom produktów. Jeśli wyciągniecie jakiś jeden konkretny produkt, no to ona zostanie ta moc bezpośrednio przekazana do tego produktu. To taka tutaj sugestia, jeśli chodzi o SEO. I tutaj chciałem wam pokazać przykład strony internetowej, strony głównej na sklepu internetowego, tu jest Oponeo. Wchodzimy na tą stronę, no i od razu widać, o co chodzi, czym się zajmuje ten sklep, co sprzedaje. Tak jak widać, tutaj też jest jakaś informacja o rabacie, czy tam o karcie paliwowej, czyli też jakaś informacja o specjalnej ofercie, o jakichś nowościach. No i jednocześnie u góry od razu w wyszukiwarkach, gdzie klient sobie może dobrać te opony do swojego samochodu, więc bardzo, bardzo fajnie zrobiona główna strona w sklepie internetowym. I przechodzimy sobie dalej i mamy stronę o nas. Tak jak sobie pewnie widzicie w sklepach internetowych, ona czasem jest, czasem nie jest. Moim zdaniem ona częściej występuje w jakichś mniejszych sklepach internetowych, zwłaszcza jeżeli ten sklep internetowy jest prowadzony przez, nie wiem, jedną osobę, dwie osoby, jest w małym sklepie internetowym. I to jest właśnie fajne miejsce, żeby wykorzystać do tego, aby opowiedzieć o sobie, o swoim sklepie, o historii, która może stoi za tym sklepem, dlaczego w ogóle on powstał i tak dalej. To jest takie miejsce, gdzie można nawiązać tą relację z naszym klientem, dać się polubić tutaj i za pomocą właśnie tekstu, który tutaj umieścimy, ale również zdjęć, bo zdjęcia też, nie wiem, możemy dać jakieś nasze uśmiechnięte zdjęcie w jakimś miłym otoczeniu i też od razu buduje się inna atmosfera i postrzeganie nas przez odbiorcę tej strony internetowej. Jest to też miejsce, gdzie można się wyróżnić i odróżnić od konkurencji, czyli można pokazać nasze wartości, czym tutaj się kierujemy, prowadząc ten sklep internetowy, a czego na przykład u nas nie będzie, bo się temu sprzeciwiamy, także też jest bardzo dobre miejsce na wyróżnienie się.
I tutaj właśnie też możemy użyć tego naszego stylu, o którym mówiłem trochę przy opisach, nawet jeszcze bardziej tutaj go zaznaczyć i pokazać taką naszą właśnie taką ludzką twarz. Nie taką właśnie jakąś sztywną, tylko bardziej taką przystępną dla naszego odbiorcy. I co ważne, na końcu takiego opisu zawsze można wezwać do działania, czyli zachęcić do skorzystania z oferty, podlinkować właśnie może tą stronę ofertową naszego sklepu, czy też, nie wiem, do jakichś poszczególnych kategorii w naszym sklepie. Więc to jest taka główna rola, jeśli chodzi o content na tej stronie o nas. Kolejną stroną, przepraszam, to jeszcze Wam też pokażę przykład takiej strony internetowej. To też jest strona Moniki Kamińskiej. Akurat też mi pasowało to, jeśli chodzi o przykład. I ona tutaj pisze o tym sklepie, swoim sklepie internetowym i pisze o filozofii marki. I tak jak tutaj w tym fragmencie, którym zaznaczyłem, ona pisze, że mówi stanowcze nie tkaninom syntetycznym, poliestrenowi, polamidowi i akrylowi. Także oprócz tego, że pisze to, co promuje, to też pokazuje właśnie, czemu się sprzeciwia. To moim zdaniem fajnie wyróżnia ją na tle właśnie innych marek, że jasno mówi, przeciwko czemu protestuje, jeśli chodzi o ubrania. Kolejna strona, o której chciałem Wam powiedzieć, to jest oczywiście strona Kontakt. Ona właściwie występuje wszędzie i tutaj krótko tylko takie wskazówki, że żeby dobierać te, żeby udostępniać te formy kontaktu, które jesteśmy w stanie obsługiwać na bieżąco. Bo moim zdaniem lepiej mieć tą liczbę kanałów kontaktu, na przykład ograniczoną, nie wiem, do 2 czy 3, ale które są na bieżąco obsługiwane, niż podawać ich 5, 6 czy więcej, gdzie klient będzie bardzo długo czekał na odpowiedź. Że tutaj liczy się przede wszystkim sprawne odpowiadanie na pytania, bo ono też buduje zaufanie i no, nie oszukujmy się, żyjemy w czasach szybkich, więc wszędzie oczekujemy szybkich odpowiedzi i ta szybka odpowiedź też może wpłynąć na to, czy kupimy w danym sklepie internetowym, czy nie kupimy. A jakiś przykład strony kontaktowej. Tutaj akurat są udostępniane forma kontaktu telefoniczna, adres e-mail i formularz, więc tutaj właściciel czy właścicielka tego sklepu internetowego zdecydowała, że takie formy jest w stanie obsługiwać i po prostu tutaj podała do kontaktu. Kolejna strona, którą warto mieć w swoim sklepie internetowym, to metody płatności. I warto w tym miejscu właśnie pokazać wszystkie dostępne metody płatności, jakie są możliwe w naszym sklepie internetowym, przede wszystkim uwzględniając te najpopularniejsze. A obecnie takimi najpopularniejszymi to jest Blik, który tutaj znalazłem informację, że wybiera 71% ankietowanych, także bardzo dużo osób płaci za pośrednictwem Blika. A drugą taką formą płatności, która zdobywa coraz większą popularność, to są płatności odroczone. I tutaj z kolei według danych European Retail Banking Radar 2022 w 2021 roku aż 61% Polaków skorzystało z płatności odroczonych. Także też widzicie, że ten udział jest bardzo duży. Jeżeli mamy te dwie metody płatności w swoim sklepie internetowym, to warto się tym pochwalić, bo to też może zdecydować o tym, czy ktoś kupi w naszym sklepie, czy nie kupi. A to, jakie metody płatności są popularne i konieczne, to często właśnie widać u operatorów płatniczych, takich na przykład, jakim jest TPay, który do swojego portfolio metod płatności właśnie dołącza te, które mają największą popularność i też od niedawna u nich dostępne są płatności odroczone. Tutaj przykładowa strona z metodami płatności, strona sklepu CCC, wymienione wszystkie możliwe metody płatności w sklepie. Dodatkowo jeszcze każda z tych metod jest rozwijana, także jeśli kogoś bardziej interesuje, może sobie więcej doczytać. Bardzo transparentnie, fajnie pokazana strona właśnie z metodami płatności. Kolejna strona to jest czas i koszty dostawy. To też jest bardzo ważna rzecz, żeby poinformować o tym klienta wcześniej, żeby miał tą informację, ponieważ pozwoli nam to zmniejszyć ryzyko porzucenia koszyka, kiedy klient przejdzie już całą ścieżkę zakupową, dojdzie do właśnie tego, ile będzie trwała jego dostawa jego produktu i jakie poniesie koszty, nie będzie go to zadowalać i porzuci ten koszyk. Więc jeżeli będziemy mieć taką stronę i będziemy o tym informować, to też plus dla nas. Dodatkowo można tutaj przemycić taką informację, że od jakiejś kwoty, na przykład nasza, że od jakiejś kwoty zakupów koszt
koszt dostawy jest darmowy, czyli bierzemy ten koszt na siebie i to też może zachęcić do tego, aby te zakupy w sklepie internetowym miały większą wartość koszyka. Tutaj też przykład, strona księgarni czytam.pl, wymienione są wszystkie metody dostawy, czy sposoby dostawy, jakie są dostępne w tym sklepie internetowym, jest cena, jest czas dostawy, bardzo też wszystko czytelnie podane, więc możemy sobie, zanim jeszcze dokonamy zakupu, wiemy, ile będzie nas kosztowała dostawa i w jakim czasie ten produkt do nas dotrze. I kolejna strona to jest strona, gdzie zamieszczamy regulamin sklepu i politykę prywatności. To mogą być też dwie osobne strony. I to przede wszystkim jest spełnienie obowiązku informacyjnego, który leży na nas jako na właścicielach sklepu i to musimy po prostu zrobić. Ale jednocześnie też wykonując ten obowiązek, zapewniamy transparentność, przejrzystość naszego sklepu internetowego, budujemy zaufanie. I tak jak tutaj napisałem, że może tutaj za dużo się nie da podziałać, jeśli chodzi o nacechowanie tych tekstów pod kątem sposobu komunikacji, żeby też pokazać ten styl, o którym wcześniej mówiłem i w jaki sposób dać się polubić odbiorcy, to jak się okazuje, można to zrobić. I zaraz Wam pokażę przykład regulaminu, który znajduje się na stronie prekreacja.pl. To jest strona, która radcy prawnego Wojtka Wawrzaka, który zajmuje się obsługą prawną właśnie osób, które działają w internecie. I tak jak tutaj widzicie, mimo że jest prawnikiem, to poszedł trochę pod prąd i napisał, że po pierwsze cieszy się, że ktoś czyta ten regulamin, to znaczy, że jest świadomy własnych interesów prawnych i o nie dba, a jednocześnie ten regulamin, który tutaj napisał w sposób przejrzysty, zrozumiały i przyjazny, więc też pokazał, że w taki sposób się komunikuje ze swoimi klientami, co też może wpłynąć właśnie na to, że ktoś będzie chciał skorzystać z jego produktów czy z usług. Więc też fajnie wykorzystał miejsce, które może byłoby trudne do wykorzystania w ten sposób. Kolejna strona to są zwroty i reklamacje, bo niestety takie rzeczy też się będą zdarzać w waszych sklepach, czyli to, że klient będzie odsyłał wam produkty albo je reklamował, bo do tych zwrotów ma 14 dni i do reklamacji oczywiście też prawo. I oczywiście tutaj też jest funkcja informacyjna, żeby klient znał te zasady zwrotów i reklamacji, co też zmniejszy ryzyko ewentualnych konfliktów, wpłynie na wasz wizerunek i pozwoli też budować lepsze relacje z klientami. Też zapewnia transparentność i też buduje zaufanie taka strona, jeśli ona się znajduje, jest dobrze zrobiona. I też wam pokażę przykład takiej strony. Strona sklepu X.com, zwroty i reklamacje, też bardzo przejrzyście opisane. Są też tutaj podane formy kontaktu, jeżeli ktoś miałby taką konieczność skontaktowania się w danej sprawie, jest pokazany cały proces, jak przebiega zgłoszenie reklamacji. Także też warto takie strony mieć, budować na swoich stronach internetowych, znaczy na stronach internetowych swoich sklepów, żeby tę informację przekazywać swoim klientom. No i ostatnia chyba strona, którą chciałem Wam pokazać, to jest strona bloga. I tutaj właściwie można jak najwięcej zrobić, jeśli chodzi o pokazanie osobowości, marki, sklepu, o użycie właśnie tego stylu, który sobie gdzieś tam wypracowaliśmy i chcemy w ten sposób się komunikować z naszymi odbiorcami. Tutaj możemy pokazać swój profesjonalizm, zbudować pozycję eksperta i co też tutaj istotne, żeby nie stosować tu jakiejś trudnej, skomplikowanej terminologii, tylko też komunikować w sposób zrozumiały. Chociaż takim może trochę odstępstwem od tego jest to, jeśli działacie w sektorze B2B, to może i chcielibyście pokazać, że się znacie na rzeczy, to może warto czasem używać bardziej terminologii, bardziej związanej z daną branżą, ale też może nie przesadzać, żeby nie wejść na niezrozumiałych i może zbyt popisujących się właśnie swoją wiedzą, ale w przypadku B2B może warto ten język troszeczkę bardziej nacechować branżowo, to też, żeby właśnie budować ten autorytet i pozycję eksperta. Tutaj w tych artykułach blogowych często możecie właśnie zastanowić nad tym, jakie mają problemy wasi klienci, w jaki sposób możecie je rozwiązać za pomocą właśnie swoich produktów, albo ogólnie to są jakieś właśnie problemy związane z waszą grupą docelową, tych klientów, tych osób, które mogą stać się waszymi klientami. Na pewno to nie jest miejsce do nachalnej sprzedaży. Zawsze to nawiązanie do produktów powinno być raczej takie subtelne, żeby ten klient właśnie nie miał takiego
poczucia, że go tutaj do czegoś na siłę namawiacie, tylko właśnie, że miał poczucie, że mu pomagacie w rozwiązaniu problemów. No i rozwiązujmy te problemy na blogu w formie artykułów czy jakichś innych form kontentu, na których się po prostu znamy, bo jak sprzedajemy jakieś produkty, to powinniśmy właśnie się na nich znać, po pierwsze, a po drugie powinniśmy pokazywać, że się na nich znamy. I to jeśli chodzi o blog, tutaj też jest jakiś przykładowy blog sklepu Ekodrogeria, jakieś pierwsze artykuły najnowsze, które są na tym blogu, pielęgnacja dziecięcej skóry zimą, certyfikaty ekologiczne kosmetyków i środków czystości, używajmy serum do twarzy, także to są takie artykuły powiązane z produktami, które są na stronie tego sklepu i one też się znajdują w sekcji blogowej. I to, co wam teraz do tej pory opisałem, to właściwie tak pokrótce to jest podstawowe strony i podstawowy kontent, jaki się znajduje na stronie sklepu internetowego. I to właściwie jest pierwszy element jakby całej układanki, którą wam omówiłem. Natomiast tak tytułem jakby zaznaczenia tego wszystkiego, to jeszcze mamy całą masę kontentu, który się znajduje poza stroną sklepu internetowego. I to też są jakieś przykładowe tylko rzeczy, bo mamy tradycyjne materiały promocyjne, mamy tradycyjną reklamę, mamy czasami sklep stacjonarny, social media, takie organiczne, na których publikujemy na swoich profilach, ale też reklamy w social mediach, reklamy w Google. No i wszystkie te elementy to też jest content, który należy stworzyć, aby je tutaj uskutecznić. I fajnie by było, żeby te wszystkie tutaj elementy były spójne z tym, co jest na stronie naszego sklepu internetowego, aby te reklamy odpowiadały właśnie stylowi komunikacji, który jest w sklepie i żeby to wszystko było spójne ze sobą, bo wtedy też będzie bardziej skuteczne. A żeby to było wszystko ze sobą spójne, no to tworzyć strategie kontentowe, strategie content marketingowe, ale to już jest materiał na kolejny webinar, bo pewnie mój czas minął. Nie wiem, jaki jest nawet czas, ale wydaje mi się, że tak. I to jest to, co chciałem wam dzisiaj przekazać na temat kontentu w sklepie internetowym, a o kontencie poza sklepem internetowym może sobie porozmawiamy kiedyś na innym webinarze. Super. Dzięki. Mam nadzieję, super. Dzięki wielkie. Mnóstwo wiedzy, inspiracji do wykorzystania i naprawdę podałeś świetne przykłady i rozwiązania. No ale oczywiście pojawiły się pytania, żeby doprecyzować pewne kwestie. Tutaj zagorzała dyskusja była o altach, o opisach alt. Mhm. Żeby jeszcze może raz wyjaśnić te kwestie, jakie miałbyś rekomendacje dotyczące konstruowania takich opisów? Po prostu jak się za to zabrać? Mhm. Moim zdaniem to jest jakby takie moje podejście do altów. To jest właśnie wyobrażenie sobie, że ten alt pojawia się w miejscu, gdzie nie wczyta się obrazek dla osoby, która no nie zobaczy tego obrazka. Więc ten alt powinien przede wszystkim opisać w możliwie jak najkrótszy sposób, czyli jak najmniejszej liczbie wyrazów, co się znajduje na tym zdjęciu. I przy okazji fajnie by było umieścić tam frazę kluczową, na której nam zależy. Czyli jeżeli to by był jakiś sklep powiedzmy z ubraniami, no to byłoby na przykład, nie wiem, czerwona sukienka balowa, nie wiem, noszona przez młodą kobietę, strzelam teraz. W każdym razie, tak żeby sobie pomyśleć o tym alcie, żeby to była taka wskazówka dla osoby, która nie widzi zdjęcia. Jakbyście mieli komuś właśnie opowiedzieć w sposób jak najkrótszy przy wykorzystaniu fraz kluczowych, co jest na tym zdjęciu, bo on go nie widzi. Okej. Okay. Ktoś zapytał, że właśnie ma problem z alt, tytułem i opisem zdjęcia i czy tam może być ten sam tekst? Często jest tak, że jest ten sam tekst, natomiast no tytuł zdjęcia to jest rzecz, która nie jest brana z tego, nie jestem SEO-owcem, ale także jeśli tutaj coś pomylę, to przepraszam, ale to opis alt jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o roboty Google i tam umieszczenie frazy kluczowej i skupienie się na opisie alt jest no, dużo ważniejsze niż sam tytuł zdjęcia, a ten tytuł zdjęcia chyba często automatycznie jest zaciągany do opisu alt przez programy i dlatego się mogą te rzeczy powtarzać. Moim zdaniem warto włożyć trochę wysiłku i te alty jednak zrobić osobno, no bo to może przynieść jakiś efekt. Można sobie zrobić też test, czy faktycznie to jakiś efekt przynosi na jakiejś próbie produktów i zobaczyć, czy jest jakiś efekt, ale no moim zdaniem te dwie rzeczy powinny być różne.
Okej, dobrze. Czy zdjęcia lifestyle'owe będą korzystniejsze niż zdjęcia produktu, na przykład wiesz, w takim tym white boxie? Co bardziej przekona konsumenta do zakupu według Ciebie? Moim zdaniem muszą być jedne i drugie. Na pewno muszą być packshoty, czyli te zdjęcia na jasnym tle, dlatego że to jest ta wartość informacyjna. Tutaj pokazujemy, że to jest ten produkt, którego klient szuka, a te zdjęcia lifestyle'owe, czy jakieś zdjęcia właśnie aranżacyjne, one z kolei mają jak już popchnąć tego klienta do zakupu i pokazać mu, zobacz jak fajnie te świece sojowe będą wyglądać na szafce nocnej obok książki, którą właśnie czytasz. Także one mają za zadanie bardziej stworzyć taki klimat tego, jak się klient może poczuć, kiedy już ten produkt kupi. Natomiast przede wszystkim, moim zdaniem, trzeba dostarczyć tam informacje na początek, jeśli chodzi o sam produkt. Chyba zresztą też tak robi IKEA. Jeżeli macie produkty na stronie IKEA, to najpierw one są pokazane na białym tle, żeby wiedzieć właściwie o co chodzi, a potem ten produkt jest pokazany w jakiejś aranżacji. Więc myślę, że IKEA to przetestowała i tak właśnie to robi i też bym tak rekomendował. Okej. Okay. A co na przykład z dużymi sklepami? Dalej wracamy do altów i opisów, niestety. Ktoś ma w sklepie blisko 100 tysięcy produktów. Produkty mają Tak. po kilka zdjęć. Nie jest w stanie opisać ich ręcznie, bo to jest praktycznie niemożliwe. Dlatego umieszcza tam po prostu nazwę produktu. I czy to jest okej według Ciebie, czy lepiej sobie to darować w ogóle? No przy takiej liczbie to też się nie dziwię, że w taki sposób to robi. Ja tutaj też chciałem zaznaczyć, że tą prezentację, którą tworzyłem, to ona jest też związana jakby ze Storesem, czyli z naszym produktem, a to jest produkt raczej dla małych sklepów, dla osób, które głównie sprzedają raczej swoje rzeczy. Nie jest to na razie produkt dla jakichś wielkich sklepów, które korzystają z dropshippingu czy innych metod, to pewnie w przyszłości będzie. Natomiast ja też w tej prezentacji mówiłem pod tym kątem, więc jeśli ktoś ma ogromny sklep, no to wiadomo, że trudno będzie mu tworzyć te alty dla wszystkich. Pewnie to trzeba było skonsultować z jakimś copywriterem, bardziej może zaawansowanym w tworzeniu treści. No ale wydaje mi się, że no to jest taka jakaś metoda, że jeżeli nie ma czasu na opisanie indywidualnie tych wszystkich altów, no to można też tak zrobić, żeby te nazwy po prostu plików były opisami. Najgorzej, jak w ogóle nie ma altów, to chyba nawet lepiej, żeby był jakiś tam. Po pytaniach też wiesz, widzę dużą potrzebę tutaj webinaru z SEO-owcem. Tak. Bardzo dużo jest pytań, zadajecie takie stricte o SEO. No nie jesteśmy w stanie na niektóre odpowiedzieć, więc no, dobrze, że o tym piszecie. Mam nadzieję, że zrobimy po prostu podobny webinar o kontencie, ale może pod SEO. I rzeczywiście tam wyjaśnimy wszystkie te zagwozdki, o które nas pytacie. Pojawiły się jeszcze właśnie a propos Stores. Czy na takim sklepie Stores można sprzedawać kursy online? Czyli Tak. wprowadzić swoją tak, platformę, czy klient dostanie dane do logowania na przykład przez system? Czy jest to strona typu wiesz, home page, blog? W tej chwili, jeśli chodzi o takie produkty cyfrowe, to na pewno mamy już przygotowane możliwości do sprzedawania e-booków, czyli takiej właśnie formy. Natomiast jeśli chodzi o te kursy online, to prosiłbym może o kontakt bezpośrednio i ja bym był w stanie wtedy odpowiedzieć, bo też wiem, że to cały czas jest rozwijane i w tej chwili dokładnie nie wiem, jak wygląda ta sprawa, ale jestem w stanie po prostu się dowiedzieć i odpowiedzieć indywidualnie na Super. ten No temat. właśnie tutaj wklejam nasze profile na LinkedInie. Jakbyście Tak. chcieli porozmawiać jeszcze po webinarze, to jak najbardziej. Piszcie, przybijcie wirtualną piątkę, to na pewno. Jeszcze mam jedno pytanko. Co sądzisz o formularzu kontaktowym? Czy to jest zachęcająca forma, czy raczej już się od tego odchodzi? Mnie się wydaje, że formularz kontaktowy cały czas jest potrzebny, jest używany. I nie wiem, czy tutaj to pytanie jest, że co zamiast formularza, czy nie wiem, czy podanie maila. Ono było skonstruowane, co po prostu sądzisz o formularzu kontaktowym? Czy to jest zachęcająca forma, czy raczej już nie? Wydaje mi się, że ja bym nadal stosował formularze kontaktowe i też może sobie przetestował.
podając adres mailowy w kontakcie, taki bezpośredni, i podając formularz kontaktowy, i zobaczył, jak się ludzie częściej kontaktują. Jeżeli używają formularza, to wydaje mi się, że, no, że jest im potrzebny i korzystają z niego. Okej. Okay. Pojawiło się też odwieczne pytanie. Czekałam na nie, myślałam, że będzie wcześniej. Jak pisać opisy produktu, jeżeli mamy w ofercie mnóstwo bardzo podobnych produktów, które nie różnią się od siebie za bardzo, mają taką samą funkcjonalność, a różni je jedynie jakaś drobna wizualna cecha? Albo kolor na przykład pewnie. Wiesz co, to tutaj bym się zastanowił nad tym, czy takie różne produkty nie ująć w jednej karcie produktu i zrobić po prostu jakieś warianty. My tutaj też w Stores mamy taką funkcjonalność, że do każdego produktu możesz dodać warianty, czy to jest kolor, rozmiar, czy też jakaś inna cecha wyróżniająca. I chyba dodatkowo właśnie jak masz wybór tych wariantów i możesz chyba według tych wariantów, to też musiałbym sprawdzić, ale sobie też ustawiać różne ceny. Więc to by był taki sposób, żeby stworzyć jeden opis i zgrupować właśnie te produkty bardzo podobne do siebie w ramach jednego URL-a, jednego opisu z tymi różnymi wariantami tego produktu. To Tak, tak bym widział. ja znam przykład taki Ezebra tak robi, drogeria internetowa, że właśnie to, o czym mówisz, robi to w ten sposób, że nawet znacznie różniące się te produkty, bo to nie chodzi tylko tam, wiesz, o kolor podkładu, czy to jest, wrzuca jakby do jednego tego worka. Tak, także to jest sposób. No i jeszcze innym sposobem jest zrobienie kategorii pod kategorii. To też jest sposób na to, żeby grupować po prostu już produkty, które są bardziej się różnią od siebie i może nie daje się ograć, jeśli chodzi o warianty. Dobra, jeszcze tutaj patrzę na te pytania, czy macie jeszcze coś? Okej. Tak, warianty widzę, tylko to się powinno być. Czyli opisy powinny być skrojone jednak pod każdy produkt. No, wydaje mi się, że tak. Nie wiem, co ty o tym sądzisz, Łukasz. No wiesz, jest jeszcze duplikacja treści, co nie jest. Tak, ale to, tak jak Ada powiedziała, na pewno by się przydał nam jeszcze webinar z SEO-owcem, Tak, gdzie od razu mielibyśmy pytania do niego, bo ja też wiele rzeczy konsultuję z ludźmi od nas, z Cyberforce, którzy zajmują SEO. I też to, co wam tutaj powiedziałem, to właśnie w kontekście raczej mniejszych sklepów i takich, gdzie mamy większe, też możemy więcej czasu włożyć w tą pracę nad tą stroną internetową, nad opisami, nad kategoriami. Wiadomo, wielkie sklepy, no to już trochę rządzą innymi prawami. Okej, okay, jasne. Jeszcze troszkę o tym formularzu, bo piszecie o tym, że często wtedy nie ma kontaktu do tego sklepu. No, formularz jest jedną z form kontaktu. Więc no, jeżeli jest jedyną, no to rzeczywiście to raczej słabo. No tak jak powiedziałem, może warto zrobić sobie test i zobaczyć, czy ludzie będą korzystać bezpośrednio z podlinkowanego. Formularz daje nam też chyba taką dodatkową korzyść, że no, trochę filtruje spam i tego spamu tyle nie dostaniemy, jeśli mamy ten formularz tam jakoś. Tak, a z drugiej strony formularz jest bardziej narażony na ataki. Także. Zależy. No, ale w formularzu jest o tyle fajniej, że możesz sobie zrobić kategorię, w sensie już klient wybiera, do kogo tak naprawdę ma napisać, a tak to zazwyczaj piszą na pierwszy dostępny adres mailowy, typu, wiesz, biuro, czy tam kontakt. Angelika pyta, co sądzimy, gdy teksty z postów sprzedażowych pochodzą z plików CSV, gdzie wystawiono je automatycznie poprzez na przykład Baselinker. Jak wtedy z pozycjonowaniem? No. To jest pytanie do SEO-owca. Ale Tak, też tak myślę. Wiecie, co my będziemy mieli zrzut z tego czatu? Także to na pewno te pytania nie pozostaną bez odpowiedzi. Być może napiszcie do nas po prostu właśnie na LinkedInie. Postaramy się Wam tam odpowiedzieć, bo tutaj już nie mamy aż tak dużo czasu. Julka pyta, czy na Stores są jakieś wzory cookiesów, polityki prywatności czy regulaminu? Tak, to jest też z taką jedna z wartości, którą dostarczamy. To są gotowe szablony dla naszych klientów, gdzie nie muszą takich dokumentów zamawiać na zewnątrz, tylko mają przygotowane szablony gotowe do wypełnienia i użycia na swoich stronach, swoich sklepów.
Świetnie. No to dużo ułatwia, bo to jest ten kontent, którego raczej nie chce się tworzyć na Tak. I nawet może lepiej, żeby nie tworzyć, jeśli nie jest się prawnikiem. No, dokładnie. Okej. Dobrze, no to jeżeli macie pytania do kontentowca, to zapraszam jeszcze. Jeżeli nie, to będziemy powoli kończyć. Super, Ewa, też Ci dziękujemy, że byłaś. Okej. Dobrze, słuchajcie, za chwilę zakończę webinar. Pojawi Wam się okienko z oceną. Bądźcie łagodni. Tak, to jest mój debiut, bo nie zaznaczyłem na początku, także teraz Ach, proszę o. dobrze, bo to już wiem. Tak, nie, świetnie Ci poszło, naprawdę. Bardzo Ci dziękuję. Wam też dziękuję, że byliście licznie i zapisani, i tutaj na miejscu. Na koniec będzie formularz z oceną, ale też fajnie, jakbyście napisali w tym okienku właśnie o czym chcielibyście słyszeć w następnych webinarach, że o SEO to już wiemy. Także bardzo Wam dziękuję, Tobie Łukasz również. Także trzymajcie się, do zobaczenia na następnych webinarach. Pa, pa. Dzięki wielkie, cześć. Thank you.